Dzień dobry. W listach, jakie od Was otrzymuję, Wasi koledzy proszą, abym pokazał, jak zbudować kuszę, taką jak to widzieliście na filmie Krzyżacy. Nie gniewajcie się na mnie, ale nie pokażę, jak budować kusze, łuki i inne podobne urządzenia. Bardzo proszę, żebyście zrezygnowali z tej zabawy, jako że jest to zabawa niebezpieczna. Z uwagi na to jednak, że interesujecie się bronią, no każdy z Was w przyszłości w wyższych klasach będziecie przechodzić przysposobienie obronne i na pewno interesujecie się bronią, stąd też na dzisiaj przygotowałem zabawkę, tak, to będzie zabawka, bezpieczną strzelbę. Strzelba, która właściwie będzie grą stołową, można bawić się nią absolutnie bezpiecznie, a można nawet w drużynie harcerskiej zorganizować zawody strzeleckie. Jak zbudowana jest taka strzelba i jakie materiały musicie przygotować? Właściwie wszystko będzie z drewna, a nawet z kartonu. Najpierw musicie sami, według własnych pomysłów, zaprojektować kształt strzelby. Może to ona mieć kształt broni myśliwskiej, kształt automatu, pistoletu. Sami zaprojektujecie. Ja narysowałem w ten sposób, że no tutaj jest jakby sylwetka lufy, łoże lufy to magazynek na naboje, tutaj będzie mechanizm spustowy, rękojeść taka do utrzymania i tutaj w części tylnej kolba, którą przykładamy do ramienia, tak jak myśliwi strzelają, też przykładają do ramienia. Tutaj. Oczywiście ten kształt narysujecie orientacyjnie i wymiary ustalicie samodzielnie według swojego wzrostu, tak żeby Wam to pasowało do ręki, łatwo było do ujęcia, do posługiwania się. Jednak ja tutaj narysowałem całą sylwetkę i tak też narysujcie, ale ta część to będzie osłona lufy wewnątrz lufą. Jako, że lufa w czasie strzelania się rozgrzewa, więc zwykle te lufy mają taką osłonę i osłonę lufy i lufę zrobimy oddzielnie, a całą to łoże, te dolne części z drewna wytniemy, no można wyciąć, najlepiej wyciąć ze sklejki. I może to być sklejka grubsza, 8-10 mm. Ja nie miałem takiej sklejki, zrobiłem to z cieńszej sklejki, sklejka o grubości 6 mm. Po narysowaniu, po zaprojektowaniu całego kształtu, oczywiście tutaj jest podcięcie, to będzie łoże lufy i ta lufa będzie, ta obsada, obudowa lufy będzie zrobiona z innego materiału, oddzielnie zaraz pokażę. Po narysowaniu, po zaprojektowaniu poszczególne części wycinamy, to właściwie jeden kawałek, wycinamy piłeczką włosową albo jakąś piłką taka, która pozwala na wycinanie złożonych takich kształtów. Oczywiście trzeba całość ładnie oczyścić, no trochę kłopotów będzie z oczyszczeniem tej części, tej krawędzi przeciętej, która zawsze po przecięciu jest chropowata i myślę, że właściwie no drewno to można czyścić takim oto tarnikiem, tak wygląda tarnik do drewna, ale tarnik jest, ma zbyt grube ząbki i wprawdzie bardzo ładnie zbiera powierzchnię drewna i wyrównuje, jeśli jednak będziemy w ten sposób piłować tarnikiem krawędź sklejki, to złuszczą się boczne warstwy, oderwą się, będą złuszczone, więc w każdym razie nie w ten sposób, niepoprzecznie, jeśli już to wzdłuż. A najlepiej może znajdziecie do tej pracy zwykły pilnik do metalu, ale taki drobno ząbkowany. I tym pilnikiem do metalu można również, jeśli on jest czysty oczywiście i nowy, bardzo ładnie oczyścić wszystkie te boczne powierzchnie, po czym jeszcze ściernym papierem, no tutaj wewnątrz, tak żeby to wszystko, ponieważ to jest rękojeść, uchwyt, te wszystkie części muszą być bardzo gładkie. Po oczyszczeniu, no jeszcze nie malujemy, najpierw trzeba dopasować wszystkie części, ale potem jak już będzie gotowe, to można namalować tutaj na przykład tak jak na rękojeści, taką z drewna kratkownicę, o tutaj zamek, czy inne części, magazynek na naboje, to już sami zaprojektujecie, można całość pokryć bejcą, ale myślę, że takie jasne też jest ładne. Teraz jak zrobić lufę, właściwie osłonę, obudowę lufy. Można to zrobić, poszukać kawałek, okrągły kawałek drewna, taki kijek drewna, pomalować na czarno i dwoma paskami
jeden pasek metalu i drugi pasek metalu przymocować do tego łoża lufy. Ja miałem kawałek rurki, znalazłem kawałek rurki z tworzywa sztucznego i zrobiłem z tej rurki z tworzywa sztucznego. No można by zrobić na przykład z rurki metalowej, z rurki aluminiowej, mosiężnej, stalowej, chociaż myślę, że majsterkowicz powinien być zawsze gospodarny i oszczędny i do tego celu wystarczy nam inny materiał, drewno albo nawet karton, a rurkę metalową schowajmy do jakichś bardziej użytecznych celów. Może będzie potrzebna jako roletka, zasłonka do okna albo jakieś inne urządzenie, może do statywu aparatu fotograficznego, może jakieś inne bardziej użyteczne urządzenie, a metalowa rurka, a tutaj wystarczy, jeśli zrobimy to albo z drewna, albo z rurki z tworzywa sztucznego, albo też z rurki, nawet można zrobić to z rurki zrobionej, zwiniętej z czarnego kartonu. Karton zwijamy na jakimś okrągłym wałku i w czasie, najpierw próbnie zwijam, tak żeby to było, nawet lepiej, jeśli karton jest troszeczkę wilgotny. Zwijam próbnie, potem rozwijam i całą powierzchnię w czasie zwijania smaruję klejem stolarskim. Zwijam mocno, potem sznurkę owinę, czekam aż to wyschnie. Ten klej stolarski tak usztywni, że powstaje po wyschnięciu twarda rurka, z której można zrobić doskonale osłonę, obudowę lufy. Ja miałem kawałek tworzywa sztucznego i zrobiłem osłonę lufy z tworzywa sztucznego. Z tym, że do połączenia, ponieważ lubię robić części wszystkie tak, żeby były rozbieralne, no bo to można łatwo montować, rozmontować, próbnie złożyć, potem rozebrać przed malowaniem. Stąd też połączyłem to w ten sposób, że w przedniej części tutaj wywierciłem otworem, dwa otwory wiertłem, dwa otwory, potem przeciąłem ostrym scyzorykiem i w tym tworzywie wyciąłem taką podłużną szczelinę. Ta szczelina będzie się składać z takim oto zaczepem. To będzie się wsuwać tam. Natomiast w tylnej części tutaj wyciąłem takie pionowo dwie szczeliny, piłeczką włosową naciąłem, tutaj można nawiercić wiertłem, piłeczką, a tutaj znowu jest takie podcięcie pionowe. Także popatrzcie, to się daje teraz ładnie w ten sposób składać tu od strony tylnej, a tam od strony przedniej. Od strony przedniej, jeszcze raz popatrzcie, tutaj się daje to ładnie zahaczyć, także można to o tak złożyć, tak, tak i tam się zahaczy, to jest mocne. A od strony tylnej, jeszcze raz popatrzcie, rozmontuję, o, od strony tylnej, tutaj są te dwie szczeliny, tak się składają, tak i wsunę. I to już jest mocne, trwałe połączenie, proszę, już jest właściwie cały pistolet gotowy. A w przedniej części to jest osłona lufy, a sama lufa to po prostu tutaj albo wsadzić korek, albo kawałek drewna, albo poloplastem owinąć i wcisnąć końcówkę czarnego pisaka. Stary, wypisany, zużyty pisak to będzie właśnie końcówka lufy. Właściwie mam już całą strzelbę gotową, z tym, że tutaj trzeba jeszcze z tej strony przybić gwoździkiem albo nitem przyczepić mechanizm spustowy. To będzie po prostu na gwoździku przyczepiony kawałek blaszki. Kawałek blaszki to będzie spust, język spustowy. Język spustowy, z tym, że przewierciłem tutaj otworek i przywiązałem do języka spustowego w połowie wysokości, przywiązałem mocną nić, cienki drucik, szyłkę nylonową albo jakiś cienki sznurek. Zaraz zobaczymy, do czego będzie służyć. On będzie sterować mechanizmem uderzeniowym, który będzie strzelać do tarczy. To już właściwie strzelba jest gotowa. Ale oczywiście najważniejsza część przy każdej strzelbie to są mechanizmy celownicze, mechanizmy, które pozwolą nam na nakierowanie na cel. I co to jest? Oto w przedniej części tutaj wywierciłem otwór, w tej osłonie lufy wywierciłem otwór i osadzę taki, to się nazywa muszka, tak w prawdziwej broni się nazywa. Jakikolwiek taki kształt, ja to zrobiłem w ten sposób tak, że to tu wchodzi. Ale można to inaczej, można gwoździkiem przybić. Taki oto kształt. Muszka powinna być czarna, pomalowana na czarno. Powinna być czarna, żeby nie powstawały odbłyski światła. A nawet przyglądałem się kiedyś na zawodach strzeleckich, to tacy sportowcy na zawodach strzeleckich, widziałem, jak przed strzelaniem muszkę sobie po prostu okopcili świeczką czy zapalniczką, okopcili sadzami, tak żeby była idealnie czarna. No może nie warto okopcić, będzie smolić, ale po prostu czymś, jakąś czarną farbą dokładnie pomalować. A więc to jest muszka.
Natomiast w tylnej części, tutaj od strony tylnej, będzie druga część mechanizmu celowniczego, to będzie szczerbinka. Co to jest? Po prostu taka jakby ramka u góry, w części górnej z takim prostokątnym wycięciem. Prostokątne wycięcie. Popatrzcie, tu jest takie prostokątne wycięcie. I ta część jest tutaj, tak podpiłowałem, tak, że to jest dopasowane o, w ten sposób. Tak to się składa. Już. I to są dwa podstawowe mechanizmy. Teraz jak tutaj patrzę przez tą szczerbinkę, patrzę na muszkę i patrzę na cel, to cała umiejętność strzelania polega na tym, żeby te trzy punkty razem się zgodziły. Może ja jeszcze wam wyjaśnię zasadę strzelania, zasadę celowania na planszy, na kartonie. Jeśli to jest cel, tak wygląda muszka w przedniej części lufy osadzona, a tak wygląda szczerbinka. Cała umiejętność celowania polega na tym, żeby w górnej części muszka i szczerbinka ustawiona była na jednym poziomie. Ani ta część nie może być wyżej, ani tamta wyżej. Ani ta wyżej, nie może być ani tak, tylko na równym poziomie trzeba ustawić. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba jeszcze tak ustawić, żeby te przerwy, te szczelinki tutaj były jednakowej szerokości. Więc nie może być ani tak, tylko muszą być te dwie szczelinki jednakowe. I to musi być ustawione pod, tak, żeby pod punkt celowania dokładnie było ustawione. Jeśli teraz potrafimy pociągnąć za język spustowy, wtedy, kiedy akurat jest tak ustawione, to na pewno trafimy do celu. Ale to tylko jako ciekawostkę wam mówię, bo na lekcjach przysposobienia obronnego dokładnie będziecie o tej sprawie, dokładnie z tą sprawą będziecie się mogli zapoznać. Mam strzelbę, ale ta strzelba ma być bezpieczna, więc tu nie będzie żadnych nabojów, nie będziemy tutaj wyrzucać niczego. Zrobimy w ten sposób, że strzelbę osadzimy na dodatkowej listwie, a w przedniej części listwy będzie mechanizm, który będzie wyznaczał punkt celowania na tarczy. Jak to zrobić? Popatrzcie. Listwa o przekroju prostokątnym, to może być jakakolwiek listewka. W części tylnej ma taką szczelinę, wycięcie. I w tej szczelinie właśnie osadzony będzie ta część strzelby, która jest, nazwaliśmy magazynkiem. Tak i z tą listwą, tak będę on w czasie obracania strzelby, listwa będzie również obracana. Jeszcze wyjmę, dlatego że w przedniej części listwy jest bardzo ważny i ciekawy mechanizm. Oto tutaj w przedniej części listwy jest osadzony mechanizm uderzeniowy. Co to jest? Jest to po prostu z drutu wygięty, tak obracając się, o tutaj on przechodzi na wylot, popatrzcie, to przechodzi na wylot. Na wylot jest przewiercony otworek i drut jest tak wygięty, że z jednej strony u dołu wygięty jest w kształcie haczyka i na tym haczyku założymy gumkę u dołu, gumkę recepturkę, gumkę z dętki rowerowej albo inną, a z drugiej strony jest tak podgięte, że tutaj poziomo, do góry i tu jest właśnie ten nasz znacznik. Co to jest? Jest to kawałek filcu, który nasączymy albo tuszem do stempli, albo pastą do butów, albo jakimkolwiek tuszem i ten kawałek filcu będzie uderzać w tarczę w punkcie celowania. Podciągam, odciągam, a potem puszczam, uderza w tarczę w punkcie celowania i na tarczy wyznaczy punkcik. Żeby jednak ten filc uderzył i natychmiast się cofnął potem, co zrobiłem? Oto tutaj przykleiłem kawałek gąbki. I w takim razie, jeśli ja to zwolnię, to popatrzcie, uderzy, punkt na tarczy wyznaczy, a ta gąbka spowoduje, że natychmiast się z powrotem cofnie. Jak jednak zrobić, jak zwinąć z drutu, ja to zrobiłem ze szprychy rowerowej, jak zwinąć z drutu taki ten uchwyt, ta dźwignię z tym kawałkiem filcu. Osadzimy w imadle gwóźdź, a koniec drutu wyginam pod kątem prostym do dołu. W takim razie, jeśli to ja teraz tak założę, popatrzcie, to mogę owijać tak, ale tak jak sprężynę bym nawijał. Raz, dwa, trzy, no cztery razy wystarczy. Trzeba blisko, ja to troszkę odsunę. Tak. Niepotrzebną część można obciąć. Tu mam takie nożyce dźwigniowe do obcinania drutu. Niepotrzebną część można obciąć i powstaje mi taki oto. Popatrzcie, taka zwinięta sprężynka,